Planujesz założyć sklep internetowy, ale nie wiesz od czego zacząć? To jest czeklista 10 rzeczy, które powinieneś przemyśleć najlepiej zanim jeszcze udasz się do kogokolwiek, żeby Ci ten sklep zbudował. Pomijam w tym filmie takie kwestie jak zakładanie działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania. O te rzeczy pytaj w biurze rachunkowym czy u doradcy podatkowego. Tutaj skupimy się konkretnie na kwestiach związanych z zakładaniem sklepu internetowego. Na tym kanale znajdziesz wiele ciekawych porad dla przedsiębiorców i osób, które chcą nimi zostać. Porady te związane są z marketingiem czy biznesem internetowym. Jeżeli czujesz, że to jest coś dla Ciebie, zasubskrybuj ten kanał, ponieważ będzie mi dużo przyjemniej tworzyć kolejne materiały właśnie dla Ciebie. A teraz przejdźmy już do konkretów, czyli 10 rzeczy, które należy przemyśleć przed założeniem sklepu internetowego. Punkt numer 1: analiza konkurencji. Poświęć chociaż pół godziny na to, żeby przejrzeć sklepy internetowe Twojej bezpośredniej konkurencji. Zobacz, jak te sklepy są zbudowane. Wypisz sobie, co Ci się w jakim sklepie podoba, a co Ci się nie podoba. Mając taką listę dosłownie dwóch, trzech sklepów, będzie Ci dużo łatwiej później rozmawiać z wykonawcą Twojego sklepu na temat Twoich oczekiwań. Punkt numer dwa: branding. Branding, czy jak kto woli czyli nazwa sklepu, logo, typografia, kolorystyka. Możesz wymyślić takie rzeczy sam, skorzystać z jakiegoś generatora logo czy cokolwiek. Możesz też skorzystać z usług firmy, która typowo się tym zajmuje i zrobi to na pewno dobrze i profesjonalnie. Jeżeli już jesteśmy przy nazwie sklepu, to warto wybierać taką nazwę, żeby była w niej wolna domena.pl lub com, w zależności od tego, na jakim rynku będziesz działać. Do tego jeszcze przejdziemy. I jak już jesteśmy przy nazwie i przy domenie, to płynnie przejdziemy do punktu numer 3, czyli rejestracja domeny. Jeżeli już wiesz, jak będzie się nazywał Twój sklep, sprawdziłeś, że taka domena jest wolna, zarejestruj ją nawet teraz przerwij ten film i zarejestruj sobie tą domenę. Jak to zrobić, znajdziesz na moim kanale przykładowe poradniki. Zrób to po to, żeby nikt tej domeny ci po prostu nie sprzątnął sprzed nosa. Punkt numer cztery: przemyśl, jaki będzie Twój rynek docelowy. Czy będziesz sprzedawać produkty. Może tylko lokalnie, może tylko nawet w jakiejś dzielnicy Twojego miasta, może tylko w Twoim mieście, w Twoim województwie. Zazwyczaj sklepy internetowe działają ogólnopolsko, więc pewnie to będzie ten przypadek, ale może będą Cię interesować też rynki zagraniczne. Jeżeli będą Cię interesować rynki zagraniczne, musisz przemyśleć takie tematy jak języki, w jakich będzie Twój sklep i waluty, jakie będą możliwe do wyboru w tym sklepie. Punkt numer 5: płatności. Jakie formy płatności przewidujesz w swoim sklepie internetowym? Najczęściej ludzie korzystają z szybkich przelewów online, z rzeczy typu blik, karty płatnicze i aby korzystać z tego typu przelewów musisz wybrać sobie operatora płatności online, który będzie Ci te usługi dostarczał. Wygoogluj sobie szybkie przelewy online czy cokolwiek, możesz też zobaczyć film na moim kanale jak wybrać operatora płatności. Zapytaj o oferty, porównaj to, Wybierz operatora, z którego będziesz chciał lub chciała korzystać, załóż sobie tam konto, ponieważ to tak czy inaczej będzie trzeba zrobić, warto mieć to już zrobione. Poza szybkimi przelewami, klienci często decydują się na przykład na przelew tradycyjny czy płatność przy odbiorze. Jeżeli chcesz takie formy płatności mieć u siebie, no to oczywiście musisz też przygotować takie dane jak numer konta bankowego. Czy, czy cokolwiek, co tam sobie wymyślisz w tych płatnościach, jeżeli to będą płatności zagraniczne, to pewnie będzie to jakiś PayPal, Stripe, cokolwiek. W takich platformach też trzeba sobie pozakładać konta, aby później podłączyć te płatności do sklepu. Punkt numer 6: formy i metody wysyłki, czy też dostawy produktów. Tutaj sytuacja może być bardzo różna, w zależności od tego, co sprzedajesz. Może to będą pliki cyfrowe, które wysyłane są automatycznie na e-mail, może to są jakieś wielkie urządzenia, które nie wiem, dostarczasz indywidualnie własnym transportem, ale może to jest jakiś klasyczny przypadek, gdzie będziesz integrować się z jakimś kurierem, z paczkomatami, czy z czymkolwiek takim. Warto zapytać firmy kurierskie, czy właśnie Inpost o warunki współpracy, założyć sobie konta w jakimś tam menadżerze paczek, czy w czymkolwiek, z czego będziesz korzystać. No i mieć to już jakby gotowe do tego, żeby później podłączyć sobie to w sklepie internetowym. Punkt numer 7, lista kategorii w sklepie internetowym. Przemyśl sobie, jak chcesz skategoryzować swoje produkty, i polecam, żeby to drzewko kategorii nie miało więcej niż dwa poziomy. Czyli masz kategorię główną, podkategorię, i już tutaj powinienś mieć swoje produkty. Ewentualnie jeszcze ten jeden krok po drodze. Chodzi o to, żeby klient mógł dosyć szybko dotrzeć do produktu, który go interesuje. Więc im więcej tych kroków, żeby się do tego dostać, tym po prostu gorzej. Punkt numer 8: Baza produktów. Jeżeli będziesz wprowadzać swoje produkty do sklepu internetowego ręcznie, to przygotuj sobie już jakieś pierwsze kilka opisów, zdjęć, nazw, cen itd. po to, żeby osoba, która będzie wykonywać twój sklep, mogła je dodać jako produkty demonstracyjne. Jeżeli natomiast planujesz, na przykład integrację z jakąś hurtownią, gdzie będziesz importować te produkty automatycznie, to zorientuj się już teraz u źródła, czyli w tej hurtowni, w jakimś marketplace, w czymkolwiek. W jaki sposób można tę integrację przeprowadzić? Może dostaniesz jakieś gotowe wtyczki, a może trzeba będzie napisać taką integrację od podstaw. Punkt numer 9. Podstrony informacyjne. Przemyśl sobie, jakie strony informacyjne chcesz mieć w swoim sklepie. Takie dwie najbardziej podstawowe, które mieć musisz, to są regulamin sklepu oraz polityka prywatności. I w tych dwóch przypadkach polecam skorzystać z pomocy jakiejś kancelarii prawnej czy firmy, która specjalizuje się w tworzeniu tego typu dokumentów. Aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności związanych z tym, że masz po prostu źle przygotowany regulamin sklepu. No a co poza regulaminem? No, zwykle mamy jakąś podstronę o nas, o firmie, na pewno mamy jakiś kontakt, więc przygotuj sobie dane kontaktowe, załóż jakiś numer telefonu, jeżeli chcesz go mieć pod sklep internetowy. Czasami klienci chcą mieć też jakieś podstrony związane z produktem, nie wiem, instrukcja palenia świec sojowych, jak wybrać matę na podłogę, tak? tego typu rzeczy. I to jest też coś co warto przemyśleć sobie już na początku, ponieważ później ludzie będą cię 100 razy pytać o to samo, a ty będziesz im po prostu wysyłać link, który wyjaśni daną kwestię. No i punkt numer 10 to jest blog. Musisz zastanowić się, czy chcesz na swoim sklepie internetowym prowadzić coś takiego jak blog, czyli sekcję pod stronę, na której dodajesz cyklicznie jakieś artykuły, porady, Jakieś testy, recenzje produktów, cokolwiek. Blog to jest coś, co bardzo pomaga w budowaniu widoczności w Google i warto, warto w coś takiego zainwestować założyć sobie taką funkcję na sklepie internetowym, tylko pod jednym warunkiem. Jeżeli już chcesz to robić, jeżeli chcesz to założyć, zdecydować się na to, to musisz to później robić. Nie może być tak, że twój blog będzie miał ostatni wpis przed trzech lat, a łączna liczba wpisów to będzie na przykład 2. Tak? Jeżeli tak będzie, to lepiej tego nie rób. Ale jeżeli, masz, wiesz, że masz czas, chęci i pomysły na materiały, które można tam publikować, które będą wartościowe dla Twoich klientów i przełożył się na sprzedaż w Twoim sklepie, to jak najbardziej przemyśl funkcję bloga, nawet zastanów się już nad pierwszym artykułem. No i to jest wszystko. To jest czeklista 10 rzeczy, o które ja zawsze proszę moich klientów, gdy wykonuję dla nich sklep internetowy. Zazwyczaj wygląda to tak, że klient przychodzi do mnie. Ustalamy, rozmawiamy sobie o sklepie, jest duża energia, chcemy działać i będzie fajnie, szybko, i tak dalej. I później ja wysyłam klientowi tą, tą listę rzeczy do przygotowania. No i zaczynają się schody, bo teraz trzeba poświęcić czas na przygotowanie tego. No i to wszystko gdzieś tam zaczyna się trochę rozpływać, dlatego też ja polecam i po to też nagrywam ten film, żeby go pokazywać później moim klientom, zanim jeszcze zaczną współpracę. Polecam po prostu te rzeczy sobie przemyśleć, przeanalizować. Nawet niekoniecznie musisz się już na coś decydować, na wybranego operatora czy coś. Możesz to później skonsultować z firmą, która będzie tworzyć Twój sklep. Ale no warto mieć już jakieś pojęcie, wiedzieć gdzie po prostu tego szukać, w jakim kierunku idziemy. Tak? Także to będzie tyle. Jeżeli szukasz kogoś, kto wykona dla Ciebie sklep internetowy, to sprawdź moją ofertę na stronie arturkosiński.pl. No i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, a w kolejnym filmie opowiem Ci o kilku rzeczach, które warto. Zrobić, jak już masz swój sklep internetowy.